Witajcie kochani na kolejnej lekcji plastyki. Tym razem nie będę znowu zadawać nowych zadań, bo to jest nasza ostatnia lekcja w tym roku internetowa. Będę oczywiście jeszcze Was widzieć na zakończeniu roku. Będziemy w kontakcie mailowym, także nie jest to nasz ostatni kontakt, ale nie będę już więcej nagrywać lekcji z tego względu, że wiele osób jeszcze nie oddało poprzednich zadań, więc czekam nadal. Przysyłajcie dalej pracę, możecie je przysyłać. Także po zakończeniu roku szkolnego ja zawsze coś tam mogę Wam napisać. Natomiast dzisiaj chcę Wam tylko pokazać kilka pomysłów jeszcze na wakacje, co możecie robić, jeśli będzie Wam się nudzić w wakacje. I przypomnieć właśnie Wam o tym, że nagrody, które otrzymaliście w konkursach szkolnych, będą do odebrania razem ze świadectwami. Mam nadzieję, że te nagrody się Wam spodobają. No i oczywiście życzę Wam bardzo miłych wakacji i żebyście nabrali dużo siły i entuzjazmu do nowego roku szkolnego, w którym mam nadzieję spotkamy się już na żywo. No i kochani, moje propozycje na wakacje, na wakacyjne zajęcia plastyczne są takie. Zróbmy gry. Oczywiście możecie wykorzystać też pomysły, które mówiłam o albumie wakacyjnym, jeżeli macie na to ochotę. Dla tych, którzy nie chcą takich rzeczy robić, proponuję właśnie zrobienie gier. Szczególnie będzie to fajne zajęcie dla tych, którzy mają rodzeństwo i możecie to robić razem. Jakoś fajnie spędzić czas, a potem wykorzystać swój wolny czas na granie w te gry. Zacznę od takich prostych pomysłów. Kochani, na przykład znalazłam ostatnio takie pudełko warcabów i ono jest bardzo fajne, bo pudełko od razu jest też planszą do gry w warcaby. Zobaczcie, taka starego typu plansza, a jest bardzo ładnie wykonane. I o, proszę, są w środku oczywiście warcaby, jak najbardziej. Jest bardzo fajnie wykończone tutaj wewnątrz. I wpadłam na taki pomysł, że jeżeli już macie takie pudełko albo planszę do gry w warcaby, możecie sobie też przerobić to na przykład na grę w szachy. Wiem, że wielu z Was gra w szachy, może nie każdy ma szachy w domu, ale mając pudełko od warcabów, możecie sami wykonać sobie pionki szachowe. Proponuję Wam sprawdzić, jakie pionki potrzebujecie, ile konkretnie których pionków i na przykład wykonać je sobie z modeliny, albo jeszcze fajniejszy pomysł według mnie, na przykład dla chłopców, to zrobić sobie pionki z klocków Lego i na przykład z ludzików Lego, bo możecie spokojnie zastąpić właśnie pionki szachowe różnymi typami właśnie ludzików i klocków Lego i stworzyć sobie z nich po prostu grę. Na przykład zrobić białe klocki, ułożyć w takie zwykłe pionki, ludziki będą figurami poszczególne i możecie w ten sposób różnych kolorów ludziki ustawić jako przeciwne drużyny. To taki mały pomysł, ale myślę, że dla tych, którzy lubią lepić, będzie dosyć kreatywny. Pamiętajcie, że jeżeli robicie coś z modeliny, to tą modelinę trzeba utrwalić, czyli na przykład ją gotujemy we wrzątku. Nie polecam pieczenia w piekarniku, bo bardzo nieciekawie to pachnie. Także lepszym pomysłem jest ugotowanie tej modeliny i wyjdą Wam naprawdę fajne figury z tego. Drugi pomysł to zrobienie sobie talii kart. Oczywiście karty są bardzo tanie, można je kupić, ale dużo fajniejsze i zabawniejsze i też kreatywne jest wykonanie swoich kart. Wystarczyłoby, żebyście mieli karton, który potniecie bardzo równo na tej samej wielkości karty. Oczywiście ilość kart w talii możecie sobie sprawdzić, jakie są figury w talii, ile jest których figur. Zazwyczaj figur jest każdych po 4 w tych kolorach, w których mamy karty. No i mamy też liczby, prawda? Także myślę, że wykonanie takich kart nie jest dużym problemem. Możecie ozdobić je po swojemu z drugiej strony, albo też wykonać całkiem inne karty służące do innego typu gier, nie tylko do takich klasycznych kart do gry. Pokażę Wam teraz, jak możecie wykonać grę planszową. Ja bardzo lubię grać w gry planszowe. Oczywiście może nie wszystkie gry lubię, wiadomo, każdy ma swoje preferencje, ale ostatnio ze znajomymi, z przyjaciółmi wykonałam dla jednego kolegi grę na urodziny i ta gra jest co prawda bardzo skomplikowana, ale robiliśmy to całą grupą, więc zobaczcie sobie, jest to naprawdę fajnie zrobiona gra i dosyć dobrze przemyślana. Wykonaliśmy planszę, którą malowałam ręcznie na takich podobraziach płaskich, które zostały połączone taśmą. Możecie sobie tutaj zobaczyć kolejne etapy wykonywania tej gry, czyli same plansze, później te plansze połączone właśnie taśmami, później jest to pomalowane. Stworzyliśmy start i metę, po drodze ścieżkę, przez którą
przechodzą grający pionki. Oczywiście jest to gra z kostką, więc będzie potrzebna Wam kostka. I można zrobić naprawdę świetną grę, w której zawrzecie swoje elementy, swoje pomysły, swoje plastyczne wizje. Może to być gra przypominająca grę komputerową, może być to gra z jakiejś tematyki, czy też z tematyki naukowej, historycznej, fantasy. Co się Wam żywnie podoba? Jest to świetna zabawa stworzyć sobie taką grę. Zobaczcie, myśmy tutaj stworzyli oprócz samego przejścia przez pola do mety różne przeszkody, różne miejscówki. Na przykład mamy miejsca, w których wszyscy znajomi przebywamy często i do takich miejsc dochodząc losujemy sobie karty, na których wyciąga się kartę, na której jest napisane, co w tym miejscu należy zrobić po każdym rzucie kostką. Myślę, że jest to fajny pomysł, urozmaicenie, są różne wyzwania, zadania w tych kartach. Możecie oznaczyć, tak jak ja, na przykład pola różnymi znaczkami i do tych znaczków będą przypisane czy to zadania, czy to jakieś polecenia, czy typy poleceń, czy właśnie osobne karty, na których będą przeróżne pytania albo zadania do wykonania, albo też polecenia, czy też macie się cofnąć, czy pójść do przodu, czy na przykład czekacie i stoicie jedną kolejkę. Wymyślanie takiej gry to jest naprawdę świetna zabawa. Możecie wymyślić różne śmieszne wyzwania, możecie robić wyzwania fizyczne, co macie zrobić, na przykład zrobić fikołka, stanąć na głowie, coś zaśpiewać, coś zarecytować. Pole do popisu jest naprawdę ogromne. Zachęcam Was do takiej kreatywnego stworzenia gry. To jest super zabawa i ja miałam zajęcie przez tydzień, uwierzcie mi, ale trzeba przyznać, że ta gra jest dosyć skomplikowana. No i oczywiście pewnie większość z Was nie będzie w stanie wykonać tak skomplikowanej gry. Myśmy troszeczkę musieli też włożyć środków finansowych w tą grę, więc jeżeli chcecie zrobić to za darmo, to podpowiadam Wam, że możecie bardzo prosto zrobić to po prostu na zwijanym w rulon kartonie. Tam namalować sobie tą planszę, którą chcecie wykonać. A takie karty możecie samodzielnie, ręcznie wykonać, wycinając je po prostu z kartoników i pisząc nawet odręcznie swoje polecenia, czy też swoje zadania na tych kartach. Pionki możecie też wykonać samodzielnie, przyczepić na przykład swoje zdjęcia na sprężynce, do jakiegoś klocka, albo po prostu wykonać sobie małe pionki, albo też użyć pionków z innej gry. Dlaczego nie? Prawie każdy ma kostkę w domu, więc to też nie jest problem, a zresztą kostkę możecie też wykonać, bo prawie wszyscy już wiedzą, jak wykonać sześcian z lekcji matematyki, z lekcji geometrii. Nie jest to żaden problem z papieru, wycinając sobie szablonik takiej kostki i malując na niej poszczególne kropeczki reprezentujące. I jeżeli macie jakieś prace, które zrobicie w wakacje, to przysyłajcie na mojego maila. Ja będę zawsze tam co jakiś czas zaglądać i komentować pracę, jeżeli będziecie mieć tylko ochotę coś zrobić. Róbcie gry i bawcie się. Możecie wykonać gry wszelkiego rodzaju. Ja uważam, że wykonanie samodzielnie gry to jest lepsza zabawa nawet niż granie w tą grę później. Chociaż naprawdę polecam, bo granie we własną grę jest podwójną frajdą. Dużo fajniejsze niż granie w grę, którą kupiliśmy w sklepie. Także kochani, na koniec pokażę Wam jeszcze efekt wykonania tego mojego liścia z papier-masze, które robiłam. Zobaczcie, wyszło to tak, jest złoty liść. Ja ten liść po wysuszeniu pomalowałam po prostu złotym sprayem, który nadal jeszcze miałam z tych wszystkich prac. No i wyszedł taki dosyć fajny liść tej Monstery. On jest dosyć elastyczny, bo wiecie, ta papier-masze nie jest taka sztywna po wysuszeniu. Ona się, oczywiście nie można jej za bardzo przegiąć, ale jest dosyć elastyczna i nie jest to coś takiego jak z ceramiki, na przykład, że spadnie i się stłucze, tylko o, spadnie i w zasadzie nic się z tym takiego nie dzieje. Całkiem jestem zadowolona z efektu. Uważam, że fajna miska wyszła na różne akcesoria. Także kochani, warto robić pracę. Dziękuję Wam za wszystkie prace, które zrobiliście w tym semestrze. Wiem, że było Wam ciężko, wiem, że nie zawsze można się było łatwo zdopingować do takiej pracy, mając różne inne zajęcia i lekcje. Także wszystkim, którzy robili pracę, bardzo dziękuję. Naprawdę jestem zachwycona Waszą pracą i po niektórych osobach nawet nie spodziewałam się tak świetnych i tak zaangażowanych prac. Także zrobiliście na mnie wrażenie i oby dalej szła Wam tak praca w następnym roku. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!